Małe. Dzisiaj prezentacja gra Call of Duty. Oznacza to telefon do obowiązku. No dziwne. No ale no jest to gra gry typu First Person Shooter, widać niebo. Czasy waszych dziadków. Gdy były te gry. No, bierzemy to pierwsze. Resume Game. Nie, pierwsze to co ja. No i ładowanko. To jest taki zeszyt. No i taki na bazę to lepiej nie czytać, bo tylko zgłupiecie. No. Się ładuje. Szybciej. Aj. Bystrzica! No widzicie, możecie się herbatkę zapalić, albo co innego. No. Tu jest sterowanko, myszą się bije, z pakiem skacze, wazdem chodzi, jakieś inne, ale zobaczymy w grze. Więc... Coś trzeba... Ej, co się... Co jest... Co... Nie. O co chodzi? No a! Klikamy z pakiem, no i teraz gramy. Prawym się mierzy, lewym strzela, różne broń mamy. No, tu jest taka broń na niedźwiedzie. Tu... Taka, to jest bardzo mocna broń na niedźwiedzie, albo na dziki nawet. Jak to woli. Można właśnie przycelować sobie, strzelić nawet. Mamy też takiego kloka. Mamy też taką petardę. No i kałacha zwykłego. Aj, coś strzela. No, czyli to się bije. Ale tirtlem się tak kładzie, odpoczywa, chce przykuca. No i kue, to jest bardzo dziwne, to on tak tańczy na boki. Nie wiem po co to jest. No ale po co to komu? No ludzie to głupko. Ale zaczynamy. Aj! Co jest? No, gdzie są czar... Ja potem... No, widzicie, to jest taka wojna. Jesteśmy takimi komunistami, walczymy na takich czarnych. I musimy ich zabić. Wszystkich czarnych. Czyli ukartrubić. Dobre. A, picia! Ogłuchem. Słyszę? Jak słyszycie? No, nic, nie słyszę. Aj, widzicie? Tank strzeli we mnie. Ach, dobra. Krasocik, pobiegniemy do tego domku. Aj, aj. No. No i co złe, nie idziemy do nieba, jak widzicie. No ale teraz pomożemy naszym. Tutaj taki panek wchodzi, nie wchodzi. No, patrzcie. No, on tak wychodzi i patrzcie. O. On nam się tak kryje. O, i widzicie. I teraz... Teraz wszystkich czarnych zabić. Patrz, zabijam. Strzelamy wszystkich, musicie wszystkich. Co? O, i to jest właśnie złe, bo trzeba jakieś przeładować. Nie wiem, kto to wymyślił. No ale, no tak musi być. To jest bardzo realistyczność. Biegamy do domku. Chodź się na kanapie. Chodźmy się na kanapie. Może powiedzieć coś o grafice. Czyli jest ogromne, to jest gra RPG, to oznacza, że wczuwamy się w postać Roleplay Games, czyli gramy za kogoś i wtedy wczuwamy. Aj! Czarni! A nie, widzicie? Zawsze się kładzie na kanapie. No i wtedy... No i wtedy wiadomo chyba, co? Nie wiem, co... Ajej. Strzelamy do czarnych, zabijamy czarnych. Sprawdzamy, żeby nie wstał potem. O! Petardę może im rzucimy, to się zdziwią. Jak się brałem petardę? Nie wiem, czekać. Aaa! Gdzie? Mocno strzela! Nie wiem, co zrobić. Widzicie? Jesteśmy takim komunistem i on właśnie musi zabijać wszystkich czarnych, bo to jest właśnie
druga wojna światowa. O, tak. O, 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 i co ta? Co? Już kończę. Już kończę. Dajcie grać. Zamknijcie drzwi. No, widzicie, rzucamy granaty. Petardy. Właśnie nie wiem, czy to są granaty, czy petardy, bo granaty... Tata mi mówił, że granaty to są takie mocne petardy. Jak widzicie, to nie są mocne. Bo tylko zabijają. A mocne... A granaty, to wiecie co robią? Nie wiecie. No. To jest zobaczcie, wpiszę sobie granat eksplozja super mocny. O, takie to wpiszcie. I zobaczycie, wtedy będzie... No ale... Czy to są właśnie czarni? No. O, taki tank zerwany. Aj! Co się plączesz? Turniu! O, coś mówię. On coś od nas chce. Ale ja nic od niego nie chcę. Więc idziemy tutaj. Idźcie za mną, to wtedy będzie najlepiej. Siup, tu. O, i to jest... No, przepychasz do kibla. Nic z tego nie zrobię. Co? Nie. Aaa! To musisz się w tanka rzucić. Wiem. Zaraz próbuję i zobaczymy. Trochę się boję, ale no... Oczywiście, realistyczność super duża. Super dobra. No nie wiemy. Jak wiecie, co to znaczy, to mi napiszcie. To chyba coś tam znaczy, że musisz ładować po wystrzeleniu 100 milionów pocisków. Ale patrzcie. Rzucamy tym gadkiem. Aaaa. Jest taki przepychacz do kibla, taki gadek, ale... O! O, i patrzcie! No, patrzcie jak się boję! Patrzcie wszystkich! Wszystkich! No! I to jest broń! Takiego gacka to można strzelać! Dobra, ładujemy w nich. Wszystkich czarnych, jak zabijecie, to wtedy to wygracie grę. A nie trzeba przeładować, krasawcik! Oj, 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 oj! Oj, krasawcik! No, i patrzcie! Coś nam mówią, ale on nam mówi, żebyśmy dużo mocniej strzelali, żebyśmy... I powiem wam tak, jak mocniej wciśniecie myszkę, to wtedy będziecie mocniej strzelać. Właśnie teraz patrz, to jest słabo. A jak mocno naciśniecie, tak bardzo mocno, to wtedy wszystkich rozwój, ale nikogo nie ma, to nie będę... marnowo nabojów, bo może się przyda moim kolegom potem, jak już przejdę grę. Bo to chyba, to jest właśnie taka gra, RPG, first person shooter, widok izometryczny z oczu. Wiadomo. Koniec zabawy, teraz wrócimy tam, gdzie ten tank zerwany. Co? No dobrze se radzą, to trochę im pomogę. Trochę ich tutaj postrzelamy. To jest naprawdę super zabawa, tak strzelać w czarnych. Widzicie, chodzimy się, odpoczywamy. Oni się nas boją. Oni się nas boją. Dobra, nie, ja się ich nie boję, oni się mnie boją. Ja się ich nie boję, wy też się nie bójcie. Nie polecam tylko grać przez dzieci. Ale wiadomo. Widzicie, ja jestem dobry. To jest... Jesteśmy tym samym, co w Red Faction. No. Co jest? Coś? Bombardują!
co jest? O! Idzie! To właśnie! O. Aj! Szuraj sztank! Czekać, rzucę petardą! Jo, petarda nic nie robi! Gąski strzelam, nic się nie dzieje! Nic! Ani nic, widzicie! Aj, bystrzyca! Patrz, ani... Co? Widzicie, jak wejdę... Nie da się wejść, to jest właśnie trochę nieupodobnione do realityczności, bo w realityczności to wiadomo, byście mogli sobie wejść, byście sobie mogli wszystko strzelać, a teraz tylko musi tak do niego strzelać. Widzicie, tu naszych kolegów zabili. Dobra. Czarni! Tłucz! Tłucz! A, idzie, trzeba przeładować. Jak tu można wygrać wojnę te? Patrzcie. Palimy te shiftem. Ale... Jego się nie da. Co? Coś się go nie da zabić. Oni się tu nie kończą, bo wiadomo. Zawsze było tych czarnych dużo. Nie było ich gdzie chować. Tak mi tata opowiadał. Ale gra fajna. Trochę nawet polecam. To czasami głupia, czasem fajna. Ale dobre wczucie. RPG to gry chyba dla każdego. Tylko nie polecam grać przez dzieci w noc. Jakieś ciemno na dworzu. No co my możemy ocenić? No to fajna, minus. Taka ocena to taka 5 minus. Albo nawet 4 minus. Jak chcecie. No. Ładowanko dziwne, takie trochę nierealistyczne. Tanki trochę za mocne. Ale widzicie, można pić, fajne wczucie, można zabijać czarnych, zawsze się fajnie. No. Kolejny minus to patrzcie się zaraz pokażę. Nie idziemy do nieba jak umrzemy. No i wyście walczyli, no to chyba nie. No to krasowci, ja się z wami żegnam. Uważajcie na siebie. Ałe. No i no, obejrzyjcie sobie jeszcze.